Witam w kolejnym unboxingu, czyli odpudełkowaniu. Tym razem waleczne piksele, część pierwsza, część druga i małe dodatki z portalu. Co ciekawe, mały dodatek autor gry, czyli Ignacy Trzewiczek, twórca wielu portalowych gier. Są to, a pudełka samych gier też w kształcie Game Boyów, mega super. Dla każdego, kto miał Game Boya w tamtych czasach, to po prostu genialna rzecz. Zobaczmy co dalej. Tutaj dwóch graczy, to jest dla dwóch osób, chociaż posiadając dwie wersje podstawki można już grać w cztery osoby. Na jakich zasadach nie mam pojęcia, bo jeszcze nie przeczytałem instrukcji. Zaraz zmienię. Mój patelia się trzepie, co? Tak, musi się to ułożyć. Akurat zacząłem od Waleczniki Pixeli 2, bo jak zwykle nie od jedynki, zawsze zacząłem od dwójki, nie wiem, czy tak się dzieje. Teraz tak, różne symbole, znaczki, punkty życia pewnie jakieś, tutaj jakieś walki, przemieszczenia, ruchy. O, znowu super wykraska. Prosta, zwykła, ale dzielimy gracze niebieskiego i czerwonego, co nam pozwala od razu szybciej podjąć grę. Karty. Oj. No, folię nie chce się zadrzeć. Słyszałem, że portal ma w zamiarach, że wydanie Walecznych Pikseli 3. Także, jeśli gra mi się spodoba, to będę zakupię. Możliwe akcje dla dwóch graczy, przypomnienia krótkie. No i karty z dużą ilością tekstu, który w pierwszej chwili może przerażać, ale tak naprawdę nie wszystkie rzeczy, które dane karty mają napisane, są od razu aktywne, zależy w którym miejscu są rozmieszczone planszy, w klasie gracz na gracza. I mamy 3 na 3 pola i zależnie od tego, gdzie jest postać, inne rzeczy ona powoduje. Plus z drugiej strony mamy bohatera, którego wkładamy w środku. Bardzo dużo dobrych opinii słyszałem o tych grach. Dziękuję. Także jak sprawdzę, pewnie coś dopiszę w komentarzu albo w tekście. To jest druga część. Tutaj jeszcze jest pierwsza część Walecznych Pikseli. Przepraszam za SMS-a. W tle nie wyciszę komórki, moja wina. Tak. Odpoliowuję. Pierwsza edycja, też fajna wypraska, ponieważ związana z Pongiem, Player 1, Player 2, Score. Mega fajna, chociaż ta bardziej przyjazna dla układania, ale możemy zmieścić wszystko z jedynki w dwójce, podejrzewam, więc nie ma problemu. Znowu instrukcja, znowu znaczniki i znowu inne, tym razem postacie niż te, które były w wersji drugiej. Tak na szybko tylko tutaj chciałem wam to pokazać. Myślę, że to tyle starczy.